Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na kanale Zakręceni w Lewo. Dzisiaj czas na kolejny odcinek z serii Składy, Analiza i Przewidywania. Dzisiaj na tapetę wjeżdżają koziołki z Lublina, czyli Motor Lublin, a omówimy sobie tą drużynę z naszą stałą ekipą, a mianowicie jest z nami Krzysiu z Tygodnika Żużlowego. Witam Cię, Krzysiu, serdecznie. Cześć, czołem, kluski z Rosołem. Kluski, lubię kluski swoją drogą. A co w takim razie nam odpowie na to popularna Magda Gessel, żużlowy degustator? Siema Rafi, witam Cię serdecznie. Widzisz, zrobiło się od razu kulinarnie. Witam Was bardzo smacznie. Mam nadzieję, że danie, które przygotowaliśmy, drodzy widzowie, będzie dla Was smaczne. Dobry wieczór. No właśnie, to na początek, jak tam chłopaki, dzionek minął, bo dzień po dniu nagrywamy, tak więc gotowi na kolejne nagrywki? Ledwo zdążyłem się przygotować, także mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Ja się przygotowałem, pomimo tego, że dzisiaj miałem trening na rowerku, także jesteśmy zwarci i gotowi, jak zawsze przygotowani, jak to Krzysztof ostatnio stwierdziłeś. No i to się szanuje, tak więc przechodzimy od razu, nie tracimy czasu. Oczywiście ja mam dla Was ciekawostki i powiem szczerze, możecie się rozciąć, chłopaki, bo troszkę więcej niż normalnie bym powiedział. No tak jakoś wyszło, nie wiem dlaczego, ale jest. No to lecimy. Historycznego udokumentowania lokacji miasta dokonał Władysław Łokietek 15 sierpnia 1317 roku. W roku 1341 jego syn odniósł wielkie zwycięstwo podczas bitwy pod Lublinem z Tatarami. Rok po tych wydarzeniach król Kazimierz nadał miastu przywileje regulacyjne, na mocy którego otoczono całe miasto murami obronnymi. Lublin jest miastem położonym w województwie lubelskim. Jest centralnym ośrodkiem aglomeracji lubelskiej i leży nad rzeką Bystrzycą. Lublin jest miastem zajmującym dziewiątą pozycję wśród miast z największą populacją. Pod względem powierzchni zajmuje miejsce 16. Z Lublina jest tylko niecałe 100 km do przejścia granicznego z Ukrainą. To właśnie w Lublinie królem został obrany Władysław Jagiełło. Odbyło się to 2 lutego 1386 roku podczas jednego z pierwszych sejmów walnych. W roku 1630 wybuchła w Lublinie epidemia dżumy, pochłaniając aż 5 tysięcy ofiar. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej fabryka samochodów ciężarowych produkował samochody marki FSC Lublin oraz FSC Żuk. Żuk był jednym z symboli PRL-u. No ja zresztą mechanik samochodowy z wykształcenia, to praktyki właśnie miałem na takich urządzenia, chyba trzeba to nazwać. Żuk swoje spełniał. Tak, w latach 90. fabrykę wykupił koreański koncern DU. W latach 70. w Lublinie został zaprojektowany i utworzony pierwszy polski przewód światłowodowy. Już w 1983 roku otwarto pierwszą w Polsce fabrykę światłowodów. W Lublinie działa KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. Powstał on w 1918 roku jako Uniwersytet Lubelski. Na KUL-u wykładał przez pewien czas Karol Wojdyła, czyli późniejszy Jan Paweł II. Bardzo charakterystyczną przekąską wywodzącą się z Lublina jest cebularz. Przekąska ta wywodzi się z kuchni żydowskiej i jest pszennym plackiem pokrojoną w drobne paski cebulą i makiem. Pierwsze wzmianki o przekazywanym z pokolenia przepisie pochodzą z XIX wieku. Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od imienia Lubla, które było zamienioną formą starosłowiańskiego imienia Lubomir. Miasto ma swoje motto, które brzmi Lublin, miasto inspiracji. Lublin w swojej historii był dwukrotnie stolicą Polski, trwało to jednak zaledwie kilka miesięcy. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce po zakończeniu I wojny światowej, drugi raz Lublin został stolicą Polski po zakończeniu II wojny światowej. Dokładnie, miasto posiada własny hejnał. Melodia hejnału lubelskiego ma około 400 lat, ale jej autor nie jest znany. Ta unikalna i oryginalna melodia grana jest z balkonu ratusza. I na koniec, to Was pewnie zaciekawi, może Wy akurat wiecie, zaraz chłopaków się zapytam, symbolem miasta jest kozioł, no to wiecie. Wiąże się to z pewną legendą, w której po krwawej i zażartej bitwie z Tatarami wiele osób zginęło, osierocając swoje dzieci. Malcy przetrwali jednak dzięki kozie, która karmiła je własnym mlekiem. W podziękowaniu za ratunek i przetrwanie, koza stała się symbolem miasta. Jednakże rysownik popełnił błąd i zamiast kozy narysował brodatego koziołka. Od tego czasu miasto nazywane było Kozim Grodem. Tadaa! Wiedzieliście to? Nie. Nie, nic.
No widzicie, ale tak tego wie... cebularza aż się głodny zrobiłem. No ten cebularz mógłby, ja lubię tak cebulkę, tak wiesz, no mogłoby być to całkiem dobre. Ale teraz już przechodzimy do naszego kochanego Speedwaya. Tak więc historię koziołków przytoczy nam tutaj Krzysiek. Krzysiu, bardzo proszę. Otóż początki sportu żużlowego w Lublinie sięgają 1947 roku. Prężnie działający lubelski klub motocyklowy 21 września 1947 właśnie zorganizował na torze przy Nowej Drodze turniej o Puchar Życia Lubelskiego. Na regularne rozgrywki ligowe przyszło jeszcze poczekać. Pierwszy klub żużlowy w Lublinie, Ogniwo, powstał na przełomie lat 40. i 50. Nie wystartował jednak w oficjalnych rozgrywkach, ponieważ w roku 51 powołano Ligę Zrzeszeniową. W 1956 roku nastąpił debiut ligowej drużyny z Lublina. Lublinianie w drugiej lidze zajęli wtedy czwarte miejsce. LPŻ Lublin startował w rozgrywkach ligowych od roku 1956 do 1958. Powrót żużla do Lublina po likwidacji LPŻ-u nastąpił 3 lata później, kiedy to w ramach klubu RKS Motor Lublin powołano sekcję żużlową i w debiutanckim sezonie klub zajął przedostatnie miejsce w lidze. Pierwszy awans do pierwszej ligi przyszedł w 1976 roku. Przygoda ta zakończyła się jednak szybkim spadkiem. Ogółem lublinianie w najwyższej klasie rozgrywkowej startowali jeszcze w latach 83 oraz 90 do 95. Największy sukces lubelskiego Speedwaya miał miejsce w 91 roku, kiedy to Hans Niesen, Lee Adams, Antonin Kasper, Dariusz Stenka, Marek Kępa, Jerzy Mordel, Dariusz Śleć, Jerzy Gogowski zespół w takim składzie na finiszu rozgrywek zajął drugie miejsce w tabeli. Przed sezonem 9-2 z Lublina odeszli Dariusz Śleć, który przeniósł się do Sparty, oraz Jerzy Gogowski, który został wypożyczony do KK Żytu Grosno. Sezon zakończony na 5. miejscu. To samo miejsce lublinianie zajęli również w roku 93. W kolejnych latach motor staczał się powoli po równi pochyły. W roku 94 bronił się przed spadkiem. Koniec motoru to rok 95, kiedy po nieudanym sezonie nastąpiła degradacja do drugiej ligi. Klub był obciążony długami, które spłacił dzięki funduszom uzyskanym ze sprzedaży do GKM Grudziądz Pawła Staszka oraz Roberta Dolosa. W kolejnych latach mieliśmy w Lublinie kluby takie jak LK Żyd Lublin, TŻ Lublin i KM Żyd Lublin. Kluby z różnym skutkiem startowały w drugiej i w pierwszej lidze. Z końcem 2015 roku rozwiązano KM Żyd Lublin i w 2016 nie było drużyny ligowej w Lublinie. I tu się zaczyna piękna historia. W 2017 w drugiej lidze wystartował Speedway Lublin, który zaraz w pierwszym sezonie startu wywalczył awans po barażach do pierwszej ligi. W drugim sezonie zaraz w pierwszej lidze jako Beniamin walczyli awans do Ekstraligi. W pierwszym sezonie Ekstraligi byli skazywani na spadek, a mimo wszystko się utrzymali. Ta historia więc trwa nadal. Pięknym jej zwieńczeniem byłyby playoffy, ale w ubiegłym roku niewiele zabrakło do tych playoffów. Podsumowując, w drużynowych mistrzostwach Polski lublinianie zdobyli jeden medal, był to medal srebrny właśnie w 91 roku. W młodzieżowych lublinianych mistrzostwach Polski zdobyli 3 medale srebrne, był to Tadeusz Berej 7-5, Marek Kępa 8-1, Janusz Łukasik 8-5 oraz jeden medal brązowy Wiktora Lamparta w 2019 roku. I to tak pokrótce główne sukcesy i z grubsza historia lubelskiego żużla. Dziękuję. I proszę teraz Rafałka o przedstawienie stadionowych rewolucji. No więc stadionowe rewolucje. Stadion w Lublinie został wybudowany w 1948 roku. Co ciekawe, w pobliżu stadionu było wysypisko śmieci. Początkowo był to stadion tylko piłkarski. W roku 58, kiedy zamknięto sekcję żużlową motoru Lublin, to o czym wspominał Krzysiek, stadion został centralnie zamknięty, nic kompletnie się na nim nie działo. W 61 roku stadion został oddany do użytku przez RKS Motor Lublin. Obecnie mamy cały czas na tym żużel, bo piłkarze przenieśli się na nowo wybudowaną arenę piłkarską. Takim coraz lepszym poziomie żużlowym w Lublinie gospodarze zaczęli rozbudowywać obiekt i pierwsza renowacja miała miejsce w 2013 roku. Odbył się tutaj nawet prestiżowy mecz Polska, reszta świata, gdzie wystąpiły jedne z największych gwiazd żużla. Stadion stał się również częścią historii polskiej piłki nożnej, bo w okresie lat 80. Miał miejsce mecz, na którym był rekord frekwencji z Resowią Rzeszów, było tam aż 30 tysięcy ludzi. W 79 roku stadion został wybrany na gospodarza finału Pucharu Polski, a mecz odbył się pomiędzy Arką Gdynia a Wisłą Kraków.
Po zmianie reżimu w Polsce stadion ponownie, podobnie jak większość głównych obiektów w kraju, uległ niedoinwestowaniu. W 2007 roku zatwierdzono program przebudowy, ale jak wiemy, ta przebudowa nie doszła do skutku. Dopiero w latach 2018-19 odbył się generalny remont, ponieważ Motor Lublin awansował do Ekstraligi. W tym momencie cały czas rozmawiamy o planach rozbudowy tego stadionu tak, aby mógł spełniać warunki Ekstraligi, bo tak jak dobrze wiemy, cały czas parę rzeczy jest tam nie do końca tak, jak być powinno, chociaż na moje oko ten stadion wygląda bardzo fajnie i generalnie nic bym w nim nie zmieniał, są dużo gorsze stadiony. Także czekamy na konkretne plany, czekamy na to, co wydarzy się na obiekcie przy, nie pamiętam już przy jakiej ulicy, na... Aleje Zygmuntowskich. Na Alejach Zygmuntowskich, dokładnie, brakło mi tej nazwy. No i pięknie, dziękuję Ci Rafał serdecznie, od razu szybciutko przechodzimy sobie do pierwszej naszej tabelki, a mianowicie zawodnicy, którzy przyszli i odeszli, przedstawi ją Rafał. Dobrze. A więc zawodnicy, którzy przyszli, jest to Dominik Kubera, zawodnik U24, który przychodzi z Unii Leszno. Krzysztof Buczkowski, zawodnik, który przychodzi z GKM-u Grudziądz. Jest również Mateusz Cierniak, junior, zawodnik, który zasila Koziołki, odchodząc z Unii Tarnów. Jest również Mark Karion, zawodnik Ostrowi Ostrów Wielkopolski w poprzednim sezonie. Na kontrakcie warszawskim mamy również Dawida Lamparta. Zawodnicy, którzy odeszli, jest to wielki, mężny Matej Żagar Potężny, który przychodzi do falubazu Zielona Góra. Jest również Jakub Jamruk, który zasila Wybrzeże Gdańsk. Paweł Miesiąc, zasilający Unię Tarnów, tak samo zresztą jak Oskar Bober. Dziękuję i Krzysiu, dla Ciebie drużynka. Jasna sprawa. Drużyna w składzie: Grigori Łaguta, średnia z ubiegłego sezonu 2,157. Mikkel Mikkelsen równe 2-0 średnia. Dominik Kubera, zawodnik U24, średnia 1,890. Jarosław Hampel, średnia 1,849. Krzysztof Buczkowski, średnia 1,98. Oraz na kontrakcie warszawskim, jak już wspomniał, Rafał Dawid Lampart, średnia 1,482. Zawodnikiem U24 jest również Rosjanin Mark Karion. No i mi została formacja juniorska, a trochę tego jest. A mianowicie, na początek, Wiktor Lampart, jego średnia w zeszłym roku w Ekstralidze 1,041. Do niego świeży nabytek Starnowa, czyli Mateusz Cierniak, jego średnia w pierwszej lidze 1,755. No i dalej mamy zawodników niesklasyfikowanych, a są nimi Jakub Banucha, Wiktor Firmuga, Kacper Gosik, Jakub Szpytma, Maksymilian Ślecie, Radosław Pyrchla i Jan Rachubik. Trenerem i menadżerem Maciej Kuciapa, ale jak wiemy, tam również jest... Ojejka, wyleciało mi teraz nazwisko, pomóżcie chłopaki. Jacek Ziółkowski. O, tak, pan Jacek Ziółkowski. Dokładnie, dziękuję Krzysiu. Zanim zaczniemy, mam dwie poprawki, jedną do samego siebie, ponieważ zapomniałem powiedzieć, że tor ma 382 metry, a jego rekordzistą jest Maksym Drabik. Cztery okrążenia śmigną w czasie 65-15, jest to rekord z 22 czerwca 2019 roku. Oraz, jeżeli mówimy o zawodnikach, którzy odeszli, zapomniałeś o Wiktorze Trofimowie, który zasilił Rolf Rybnik. A nie wpisałem? Nie. A to dzięki panowie, no po to wysyłam wcześniej, kurczę, Krzysiu wyłapał parę błędów tuż przed samym tym, a teraz ładnie już na odcinku trzeba wytknąć, o, Adam się nie popisał znowu, no dziękuję. Nie chodzi o to, że się nie popisał, dbamy o poprawność, dbamy o to, żeby wszystko było jak należy. Dbamy. Trzeba takie rzeczy mówić. Tak jest, że każdy popełnia błędy i potrafimy się do nich przyznać. Tak, także no przykro mi bardzo, zdarza się. No dobrze, ale teraz już przejdźmy sobie do naszego stałego etapu rozmów, a mianowicie zaczynamy, jak zawsze, od zawodników zagranicznych. No i na tapetę wjeżdża Grigori Łaguta, 36-latek bodajże już, zaczęliśmy wczoraj od Krzysia, więc dzisiaj od Rafała. Grigori Łaguta, średnia 2,157, razem z Mikkelem Mikkelsenem średnia 2,0. No właśnie. Ani jeden, ani drugi zawodnik nie będzie musiał zaplątać sobie głowy występami w Grand Prix. Więc Mikkelsen po ostatnim sezonie niekoniecznie udanym w Grand Prix, no trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, będzie mógł się skupić tylko i wyłącznie już na lidze. Dlatego pytanie do Ciebie, Rafał, jest następujące. No, czy to nie będzie jedna z mocniejszych par w Ekstralidze, Grigori Łaguta, Mikkel Mikkelsen? Zapewne tak. Wziąwszy pod uwagę to, że generalnie wszystkie pary obcokrajowców są ciekawe. Niektóre lepsze, niektóre gorsze. Wiadomo, to będą kolejne sezony tych zawodników w Motorze Lublin, więc to jest oczywiście na plus dla nich. Grigori Łaguta miał bardzo fajny sezon
poprzedni sezon. Mikkel Mikkelsen w Polsce też zresztą bardzo fajnie się spisał, może ten jego poprzedni sezon w Lublinie był fajniejszy. Natomiast utrzymując takich zawodników, na pewno motor nie popełnił błędu i będą na pewno solidnymi punktami tej drużyny, to nie ulega żadnej wątpliwości. Specjalnie nie zadałem tutaj Rafałowi pytania o Mateja Zagara, który miał wyśmienity sezon. No właśnie, dlaczego działacze jednak postawili na Mikkelsena? Czy twoim zdaniem to był dobry wybór? Pytasz mnie? Nie, Krzysia, już mówiłem, tobie już daję spokój z Zagarem. Dlaczego jak wiesz, że Zagar, to nie mogę się wypowiedzieć? No. Bo nie będziesz obiektywny na pewno. Tak więc, Krzysiu. Znaczy, wydaje mi się, że Mikkelsen został przez sentyment nieco w tym Lublinie, dano mu szansę w 2019 roku, spisał się, w 20 też pojechał całkiem przyzwoicie, więc postanowili działacze pewnie zatrzymać zawodnika, który już był od jakiegoś czasu z nimi, niż zawodnika, który dopiero przyszedł i był jeden sezon, to takie trochę bardziej fair w stosunku właśnie do Mikkelsena, może mają jakiś większy plan na tego Mikkelsena, chcą brać czynny udział w jego rozwoju i tak dalej, i tak dalej. Matej Żagar tak był właśnie przelotem, wpadł, zrobił swoje i poszedł dalej, no ale to wymusił regulamin, więc w Lublinie podkreślali, że gdyby nie właśnie ten zawodnik U24, gdyby nie ta regulacja, to Matej Żagar zapewne by w Lublinie został. A okaże się po sezonie, czy lepszą średnią będzie miał Mikkelsen, czy właśnie Słoweniec. Rafał, a no to jak już tak się wyrywasz, no to możesz swoje dwa słowa o Zagarze kontra Mikkelsen, jak ty byś postąpił? Ja oczywiście, jak gdybym był właścicielem motoru Lublin, postawiłbym na Żagara, to nie ulega żadnej wątpliwości. Czekałem, aż to powiesz. Ale nie, mówiąc teraz poważnie, to faktycznie, no Krzysiek tutaj ma rację i nie ma sensu za bardzo się z tym kłócić, bo wypadałoby zapytać włodarzy lubelskiego klubu, dlaczego, tak? No my możemy sobie zgadywać. Prawdopodobnie jest tak, jak powiedział Krzysiek, że jednak ci zawodnicy już... Mikkelsen jeździ już, to będzie chyba jego trzeci sezon, tak? Z tego, co pamiętam. Tak. Tak, to będzie jego trzeci sezon, więc na pewno jest zawodnikiem bardziej swoim niż Matej Żagar. No nie oszukujmy się. I myślę, że to mogło zadecydować, bo patrząc na ich średnie, są bardzo porównywalne. No Mikkelsen miał średnią 2-0, Żagar 2-0-68, no więc to jest kwestia kilku punktów. Myślę, że nie było inaczej. Może jakiś dylemat był, natomiast przez pewnie wzgląd na sentyment został Mikkelsen. Okay. Ale to lepiej dla Żagara, bo Żagar poszedł do drużyny trochę słabszej i tam będzie mógł naprawdę być liderem. No dobrze, słuchajcie, no omawialiśmy sobie już przed Koziołkami dwie drużyny, tak? I podobne formacje, czyli mieliśmy Nickiego Petersena z Kennethem Bierre i w Toruniu mieliśmy Chrisa Holdera i Jacka Holdera. Jak na ich tle, waszym zdaniem, Krzysiu, do ciebie pytanie, wygląda Grigori Łaguta i Mikkel Mikkelsen? Pewniejsza para? Na pewno pewniejsza o Torunian. Mówiliśmy o tym, że Chris jest różny, może być dobrze, może być słabo. Zachwycaliśmy się nad Jackiem, ale to był w zasadzie dopiero jeden bardzo dobry sezon w pierwszej lidze. Nie wiadomo, jak będzie w Ekstralidze. Natomiast Łaguta i Mikkelsen jest sprawdzony duet. Dwa sezony już jeździł ten duet w Lublinie. Sprawdził się średnie powyżej 2-0. Także to jest na pewno, można się spodziewać, że to będą pewniejsze punkty niż Holderowie w Toruniu. No jest to też para Mikkelsen-Łaguta, jest nieco młodsza, nieco bardziej perspektywiczna od pary Bierre-Pedersen w Grudziądzu, aczkolwiek tu siła rażenia jest raczej podobna. Okej, okay, Rafał? Też tak uważam, nawet zastanawiałem się dzisiaj przed tym odcinkiem, która para jest silniejsza, czy to jest para motoru Lublin, czy to jest para GKM-u Grudziądz i szczerze mówiąc mam bardzo duży dylemat, no może minimalnie postawiłbym na Lublin, ale to naprawdę minimalnie, nieznacznie. Dla mnie obie pary obcokrajowców wyglądają bardzo podobnie i nie ma tutaj jakiegoś bardzo wyraźnego lidera i tak naprawdę wszystko może się wydarzyć, bo nie wiemy, co zrobi Mikkelsen, tak samo jak nie wiemy, co zrobi Bierre, chociaż na pewno Mikkelsen ma większy potencjał niż Bierre ku temu, aby startować troszeczkę lepiej w tym sezonie. To ja was zapytam, bo jedno pytanie tutaj nurtuje. Mikkelsen już Grand Prix spróbował, no odbił się, tak? No to frycowe, tak przyzwoite, można przysłowiowe, zapłacił. Czy waszym zdaniem, no Griszce lata lecą, ale ja z miłą chęcią zobaczyłbym tego walczaka w Grand Prix. Jakie jest wasze zdanie? Rafał, może zacznij. No, Grigori Łaguta to jest jeden z tych zawodników, którzy nigdy nie startowali w Grand Prix, a niejednokrotnie udowadniali, że to mu się po prostu należy, bo jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale jak Grigori Łaguta poradziłby sobie w takich rozgrywkach?
ciężko stwierdzić, bo dochodzą kolejne obowiązki. Tutaj dochodzi troszeczkę spraw logistycznych, sprzętowych, no bo wiadomo, że też trzeba będzie tego sprzętu przygotować trochę więcej, pewnie i sponsorów, bo też skądś ten sprzęt trzeba będzie kupić. Nie wiem, jak by mogło to wyglądać. No, na pewno byłoby ciekawie w Grand Prix, bo Grisza jest takim zawodnikiem, który na pewno potrafi zrobić dużo wiatru na torze. Natomiast co do jego postawy później w lidze, ciężko powiedzieć, bo nigdy tego nie posmakowaliśmy. No właśnie, do ciebie Krzyśku podobne pytanie z tym, że może jeszcze dopytam w ten sposób. Niektórzy zarzucają Griszce, że jest złotówą, że niekoniecznie ma ambicje, ma plany takie ambitne, żeby być za wszelką cenę w tym Grand Prix. Ja tutaj to, co powiedział Rafał, przychylam się do opinii, że to jest jeden z lepszych zawodników jeżdżących na świecie. I jakie jest twoje zdanie właśnie? Czy faktycznie jednak on nie za wszelką cenę musi tam jeździć? Bo tak to na dzień dzisiejszy wygląda. No właśnie mam mieszane co do tego uczucia. Tak jak mówicie, Grigori Łaguta jest jednym z lepiej jeżdżących zawodników na świecie, na pewno bardzo widowiskowych. Bardzo by się przydał w Grand Prix. Natomiast zdarzało się, że odpuszczał na przykład eliminację do Grand Prix, nie startował w nich. Mówiło się parę razy, że odmówił przyjęcia stałej dzikiej karty. A dla odmiany ostatnio czytałem wywiad z Grigoriem i mówił, że po tym nieudanym Grand Prix Challenge ubiegłorocznym mówił, że jego celem jest jazda w Grand Prix, więc to trochę mam takie sprzeczne sygnały dostaję. Może się po prostu coś zmieniło nastawienie u Grigoria i może faktycznie teraz już jego celem jest Grand Prix. A jak jego celem jest Grand Prix, to pewnie prędzej czy później tam awansuje. No tak. Na pewno byłoby fajnie i ciekawie. No pewnie, bo to co powiedziałeś, no kurczę, no co sezon praktycznie nie zawodzi ten zawodnik. Zawsze jest liczący się w tych najważniejszych statystykach. Fajnie by było go spróbować właśnie w tym, że jakże innych zawodach niż liga. Bo to niejednokrotnie, właśnie czytaj Mikkelsen, który no nie potrafił się odnaleźć w Grand Prix, a w lidze punkty robił. Tak więc okej, moi kochani, chyba że jeszcze coś chcecie dodać, od razu przechodzimy sobie do ocenki. Odnośnie Łaguty w Grand Prix, to chciałbym zobaczyć tego Łagutę sprzed kilku lat, no bo teraz faktycznie już nie jest taki kozak, jak był wcześniej. Wiadomo, dalej jest bardzo dobry, ale pamiętam go z czasów jazdy, choćby we Włókniarzu Częstochowa, no to gościu, no to był killer, nie? No to bardzo fajnie się oglądało to, co robił na torze i wtedy on w Grand Prix naprawdę bardzo by się przydał. Teraz zresztą też, tylko że jego jakby notowania delikatnie już zaczęły pikować w dół. Może pikować to jest słowo. Wiek robi swoje, nie? Już ma 37 lat praktycznie, to już tam nie będzie tak ryzykował. Dobra. No jak już się poruszyłeś Grigoria temat, to delikatnie tak zahaczę, bo jak wiecie, no dużo kontrowersji ogólnie obok tego zawodnika, bo był przecież zawieszony swojego czasu, prawda? Do tego, no nagle coś tam zapłonęło, co gdzie nie powinno zapłonąć i te kontrowersje się ciągną i może też, nie wiem, przez to w tym Grand Prix go jeszcze nie widzieliśmy przez te wszystkie lata. Ciężko powiedzieć, no to moje gdybanie, proszę nie pisać, że wiecie, że coś tam znowu jakieś bzdury gadam. Po prostu to jest moje zdanie, mogę sobie myśleć w różną stronę. Ale fajnie, okej, to ocenki, Rafał. Ja tak samo jak przy GKM Grudziądz, 4 minus. 4 minus. Krzysiu? Ja zupełnie nie pamiętam, co powiedziałem przy GKM, więc teraz mnie rozliczą, że skoro powiedziałem, podobnie, że to jest porównywalna formacja. Podobnie, tak jak Rafał. Podobnie jak Rafał. Czwóreczkę daję. Czwóreczkę. Ja również tutaj czwóreczkę. A może bym nawet bym był tu skłonny dać 4 plus, bo Mikkelsen w sumie w lidze... A zaszalej. Myślisz, da? To dam te, tak, na zachętę, dam 4 plus, pewnie, dam 4 plus i później, no bo wydaje mi się, że naprawdę ta para pokazała, że może naprawdę być jedną z najsilniejszych, ja to zadałem to pierwsze pytanie, Rafał, do ciebie, więc czemu nie? Ale mogą oczywiście, jak to Rafał zawsze mówi, akurat ta formacja jest wyrównana wszędzie, że każdy ma podobnych zawodników, tak więc zobaczymy. Ale okej, przechodzimy sobie do krajowych seniorów. No i tutaj śmieszna taka sytuacja, dzisiaj z Rafałem rozmawiamy i tak mówi, kurczę, kto jest tym drugim seniorem tam, nie? I tak myślimy, no ten odszedł, tego nie ma, Pawła Miesiąca, JJ'a i zapomnieliśmy, że no właśnie, jak? No naprawdę, no tak nam wyleciało z głowy z Rafałem. Takiego sympatycznego zawodnika zapomniałem. No wiem, no bardzo sympatycznego, wiem, ale dobrze, od niego właśnie zaczniemy. I tym razem do Krzysiu się wypowiedz, Krzysiu Buczkowski. No właśnie, czym kierowali się działacze zatrudniając Buczka? Tą walecznością, co powiedziałeś przy ostatnim odcinku? Pewne walecznością, ale też, jak już mówiliśmy wcześniej, rynek jest jaki jest.
więc Krzysiu był do ściągnięcia. Myślę, że to w zasadzie sam Krzysiu bardziej kierował motorem Lublin, tak jak zdecydował, że chce odejść z Grudziądza, to na pewno ta oferta z Lublina była jedną z najlepszych, więc na pewno on poczuł, że potrzebuje zmiany otoczenia, żeby wejść na te właściwe tory. I pewnie stwierdził, że motor jest dobrym rozwiązaniem. No i Lublinanie też tak specjalnie dużego wyboru nie mieli, a Buczek pokazywał w przeszłości, że potrafi zdobywać punkty i potrafi się ścigać. Okej, to ja Rafała tutaj inaczej zapytam, bo ogólnie dużo w samym nawet Lublinie, jak czytałem na różnych forach, tak może nie to, że z niezadowoleniem przyjęli ten transfer, ale na przykład, czy Paweł Miesiąc, który był przecież objawieniem, no nie zeszłego sezonu, ale tego pierwszego w Ekstralidze, czy JJ, kurczę, no to nie byli zawodnicy, którzy już trochę ten tor, no przede wszystkim Paweł Miesiąc, no co jak co, ten tor zna. Czy nie lepiej było zaryzykować z czymś, co już jedli, że tak to się brzydko wyrażę, niż sięgnięcie po niepewnego co bądź Krzysia Buczkowskiego, Rafał? Czy by było zapytać i JJ-a i Pawła Miesiąca, czy po akcji z Jarosławem Kampelem chcieli w ogóle jeszcze z Lublinem rozmawiać na temat kontraktu? Myślę, no że wiesz, no. Tutaj rozbiła się cała sytuacja, bo no, obaj panowie zostali potraktowani troszeczkę nie fair. No, nie oszukujmy się, podpisujesz kontrakt w danym klubie, jesteś świadom tego, że będziesz miał pewne starty, a tu nagle się okazuje, że, nie pamiętam, to był miesiąc do startu rozgrywek, przychodzi Jarosław Kampel i nagle nie masz tego miejsca i musisz walczyć. No to była bardzo niekomfortowa sytuacja, zresztą o czym powiedział nam Jakub Jałurg w wywiadzie. Tak. Więc myślę, że zawodnicy mogli tego w ogóle nawet nie chcieć i tutaj był cały problem. Ja generalnie się nawet nie zdziwię, jeżeli podobna sytuacja będzie w tym roku, bo jak dobrze wiemy, jest Krzysztof Buczkowski, jest Jarosław Kampel, ale jest jeden pewien zawodnik, który nie podpisał jeszcze kontraktu, ma kontrakt warszawski i może się okazać, że zacny Grzegorz, który kiedyś sędziemu kazał nie być zawodnikiem, może się tutaj pojawić. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Dokładnie, a tym bardziej, że nawet jest tutaj, nawet w samym Lublinie jeszcze jest Dawid Lampard, prawda, na kontrakcie warszawskim, czy w razie co, tutaj... no słuchaj. Mhm. No jest, ale to no, z całym szacunkiem dla Dawida to nie jest zawodnik na Ekstraligę. Oj, znaczy może nie jest na Ekstraligę, od razu też bym go nie skreślał, bo ja pamiętam w Polonii Bydgoszcz w zeszłym roku na początku nawet miał fajne biegi. Na pewno coś dołożył, jakąś cegiełkę, żeby tej Polonii pomóc w tym utrzymaniu. Może nie taką wielką jak Grzesiu Zęgota, ale na pewno swoje 3 grosze dorzucił. Krzysiu, jakie jest twoje zdanie w takim razie? No bo Rafał tutaj nam fajną teorię powiedział i faktycznie mógłbym się nawet z nią zgodzić. Znaczy Rafał powiedział kilka teorii. Zgodzę się z tym, że pewnie Jamrug i Miesiąc nie chcieli zostać. No, tą teorią się zgodzę. Tak. Natomiast w teorii o przyjście Grzegorza Walaska może tak nie do końca. Grzegorz też jest już wiekowym zawodnikiem, też raczej by się tak nie porywał na Ekstraligę, chociaż jest to też cwany zawodnik, bo podpisał warszawski, poczeka, kto w sezonie będzie potrzebował i pewnie tam pójdzie. Ale wracając do Buczkowskiego, dlaczego działacze motoru tak wybrali? No Buczkowski potrafił wykręcić średnią 1,9 w Ekstralidze i to nie w jednym, nie w dwóch sezonach. A takiej średniej ani Jamruk, ani Miesiąc Ekstraidy nie mieli, więc ten potencjał u Krzysia jest trochę większy. No wiem, że będziesz go propsował, Krzysiu, to ja po prostu wiedziałem. No, no, to no, rozumiem. Tak. Sprawdziłem sobie nawet występy Krzysia Buczkowskiego na torze w Lublinie. W 19 roku nie wiem, było 1, 2, 3, czyli to jest 5, 6, 7, 8, 11 punktów w sezonie 2019. Natomiast w zeszłym sezonie był to tylko 1 punkt. No ale no, wszyscy widzieliśmy, jak wyglądał cały sezon w wykonaniu Krzyśka Buczkowskiego. Także no, niewykluczone, że może się odnaleźć na tym torze. Tak, Krzysiu w zeszłym sezonie zmagał się z tą kontuzją niezaleczoną. On sam mówił, że to wpłynęło mocno na jego cykl przygotowań i sezon. Teraz już będzie zdrowy. Więc myślę, że tam mogą mieć pożytek z niego w Lublinie. Ale tak, też Lublin ma tendencję do zatrudnienia takich walczaków strasznych. No patrz, Paweł Miesiąc, który robił masę wiatru na torze. To samo, co ty powiedziałeś w ostatnim odcinku, Krzysiek, że był Krzysiek Buczkowski, robił dużo wiatru na torze i później sprawdzamy w program, a tam 6. Niemniej, tak, nawet jeżeli będzie to 6, to już będzie bardzo fajnie, bo na pewno lepiej 6 niż 1, tak jak przytoczyłem z poprzedniego meczu Krzyśka w Lublinie. Nie no, pamiętać, no Krzysiek z końcówki zeszłego roku, ja się bałem, żeby on Kevlara nie odwiesił na kołek, bo on był naprawdę tak przybity. On był przybity tak słabym, że to nie idzie, nie? Bo ja pamiętam z kolei, to chyba było 2 lata temu, początek sezonu, co on się śmiał, że te ogórki je, tak? Że przecież on przygotował formę niesamowitą, w sensie fizyczną i on tam szalał na tym motorze, był bardzo szybki. Potem miał
jakąś kontuzję w trakcie, upadł na tor i później po tym tak do końca już nie doszedł do tak fenomenalnych wyścigów. Ale faktycznie, to co Rafał powiedziałeś, jeżeli chodzi o sam styl jazdy, nawet bym był skłonny powiedzieć, że są podobni do Pawła Miesiąca. Obydwoje czasami mają ataki nieszablonowe, atakują tam gdzie idzie i to jest fajne akurat, tak? Więc jak Jabłuczkowi, tak jak zresztą Krzysiu, no źle na pewno bym nie życzył i chcę, żeby on znowuż poleciał pod średnią 2, a może i jeszcze lepiej, czemu nie? Na pewno koziołki by z takiej postawy się bardzo cieszyły. No ale teraz trzeba oddać liderowi tej formacji co należne, Jarek Hampel. Średnia 1,849, no medalista indywidualnych mistrzostw świata i drużynowych i tak naprawdę również ikona polskiego speedwaya, trzeba sobie powiedzieć. No właśnie, czy Rafał, czy Jaro jeszcze jest w stanie mieć średnią powyżej 2 punktów? Czy to już jednak pomalutku, no witasz się już z tą gąską, no będzie dobrym zawodnikiem, ale no już pewnego progu nie przeskoczy. Z całą sympatią dla Jarka Hampela wydaje mi się, że nie, a to z tego względu, że widzimy, że jak był młodszy, to czasami nie kalkulował. Teraz to już jest naprawdę chłodna kalkulacja i brak ponoszenia zbędnego ryzyka. A czasami, nie oszukujmy się, jest to również żużlu potrzebne. To może mieć bardzo, bardzo duży wpływ na to, że to będzie po prostu już dobry zawodnik, ale już może nie rewelacyjny, tak jak ten, którego pamiętaliśmy choćby z Falubazu Zielona Góra. Krzysiu, Jarek Hampel, myślisz? Jarek Hampel. Dobre. Dokładnie tak. No myślę o tej kontuzji, której doznał w półfinale drużynowego Pucharu Świata, która właśnie załatwia jego karierę, tak? Do tego momentu to Jarek był fruwał, po prostu był miał zadatki na mistrza świata, a to koszmarne załamanie nogi wykluczyło go na ponad jeden sezon. Nie wiadomo było, czy wróci do żużla. No i to już nie jest ten sam Jarek. To jest nie ten sam Jarek, uciekły mu najlepsze lata kariery. Czy go stać na 2 punkty? No stać go, ale czy to zrobi? No myślę, że te 1,8 znowu coś w tym stylu wykręci, bo jednak, tak jak mówi Rafał, nie jest to już taka zadziorność, nie jest to taka ambicja. Bardziej to jest na wygrany start i pewne dowiezienie punktów, a już na dystansie to tak trochę powalczy, ale też nie tak, żeby się zabijać o te punkty. Fajna taka chłodna kalkulacja u Jala, nie? Mimo wszystko... Ja powiem szczerze, no kurczę, no ja kawał życia również właśnie on i Tomek Golob w tych najlepszych latach to rywalizowali, że może nie na noże, ale o to miano najlepszego rajdera w Polsce. No w samym nawet roku, gdzie Tomek Golob zostawał mistrzem świata, to przecież, o ile się nie mylę, no to w Terenzano, poprawcie mnie, Jarek tam obłysk szprychy, chyba Harris go tak naprawdę pozbawił dalszej walki o złota, bo tam do półfinału było wejście i sędzia długo analizował te powtórki, pamiętam, i jednak kurde, o ile się nie mylę, to był Harris albo Holder, poprawcie mnie, bo mogę się mylić z tymi zawodnikami, to właśnie, ale chyba Harris właśnie przez niego oczywiście z przymrużeniem oka, to Tomek już świętował w Terenzano tak naprawdę złoty medal. A swoją postać, no Jaro, no to legenda, no nie możemy tutaj też mówić, że zaraz kurczę zejdzie jeszcze, nie wiem, pod średnią 1,200, bo no chyba nie, po prostu tak jak Krzysiu powiedziałeś, 1,800, jak ponad 2 punkty by zrobił, albo średnią 2,0, to naprawdę trzeba bić wielkie brawa i uznanie, bo on też już najmłodszy nie jest i... No i będzie, kurczę, ciekawie. No właśnie, no to jak panowie... Tak się trochę odbudował w tym Lublinie, bo w Lesznie miał 1,4 już w ostatnim sezonie, a poszedł do Lublina, więc wiadomo, trochę ciut słabsze zestawienie, więc takim się jeździ łatwiej. No i może trochę tej pewności zyskał, nie? Dzięki tej średniej. I należy też pamiętać, że Jarek Hampel generalnie notuje dużo lepsze występy na torze domowym, tak? Czy to w Lesznie było w poprzednich latach, czy teraz w Lublinie, bo na przykład w Lublinie miał średnią u siebie powyżej 2 punktów, więc to jest to, o co pytałeś, Adam, no ale natomiast na wyjeździe już było tylko 1,6, więc to może być bardzo, bardzo mocny punkt, ale lepszy u siebie. No dobrze, a teraz jeszcze mi taka myśl wchodzi do głowy. Kontuzja kontuzją, prawda? No już trochę dawno temu było, ale czy nie uważacie, że te zmieniające przepisy się startowe, mam tutaj na myśli, a jak wiemy, Jarek nie od dzisiaj wiadomo, że maksywę czołgista,
Troszeczkę mu utrudniły to życie mimo wszystko na dystansie, bo Jaro zawsze z tymi startami, no słynął z tych startów, prawda? Więc tak jeszcze tylko dopowiedź wasza w tej kwestii, czy te starty mogły się przełożyć na to, że jednak ten Jaro też nie tylko przez tą kontuzję obniżył te loty? Rafał? No pewnie troszkę tak, ale nie wplątywałbym tego. Generalnie, inaczej, nie przywiązywałbym do tego aż tak dużej wagi. Okej, a Krzysiu, a ty nie uważasz, że właśnie jak już zaczęli kombinować przy tej procedurze startowej, to na Jarka mieli szczególną uwagę i po prostu właśnie go trzymali jak najdłużej? Kombinować to będą w przyszłym sezonie dopiero, jak wejdą te regulacje. Już nie chciałem mówić o prowokacje i tak dalej, to dopiero będzie zamieszanie. Nie, ale tu się zgodzę z Rafałem, aż takiego dużego wpływu to nie ma, bardziej to zrzucił jednak na tą kontuzję i na pędzące lata. Okej, no chciałem się po prostu dopytać, bo ja tak... No i słusznie, warto pytać. Dokładnie, kto pyta nie błądzi, tak więc pytam się was teraz, moi kochani koledzy, no ocenki tej formacji. Krzysiu tym razem zacznie. No to mam dylemat. Coś pomiędzy 3 plus a 4 minus. Nie wiem, czy jest coś pomiędzy, więc dajmy te 4 minus z wielką wiarą w Krzysia Buczkowskiego. Mhm. Rafał? No ja, żeby nie kopiować tutaj kolegi, dam 3 plus z wielką wiarą w Krzysia Buczkowskiego. No to ja się delikatnie wyłamię, dam 3 minus. A z uwagi na to, że Krzysiu powiedziałeś o telemetrii, to może Jarkowi tylko utrudnić życie. Oczywiście żartuję, ale Krzysiu Buczkowski, chociaż naprawdę mam nadzieję, że się chłopak odbuduje, przygotowany będzie, jeżeli pech go trochę opuści, te kontuzje przede wszystkim, że miał normalny sezon bez jakiegoś dzwona, czy to przed sezonem, czy w trakcie. To życzę mu jak najlepiej. Ale wcale tutaj tej największej mocy koziołków w tej formacji akurat nie upatruję. Takie jest moje zdanie, jeżeli pozwolicie, jeżeli mogę takie mieć. Okej. To mamy... Przy kanał możesz mieć. A, dobra. Dzięki. Pozycja U24. No i tutaj, tu się zrobiło dopiero zamieszanie. Naważyli piwa, no i będą musieli je spić i to trzykrotnie, można powiedzieć, to piwo będą pić, bo właśnie przez pierwsze trzy mecze nie będzie mógł wystąpić nowy nabytek, na pewno drogi, trzeba tak sobie powiedzieć, no bo ta pozycja i to nazwisko przede wszystkim, a mianowicie Dominik Kubera. No każdy by chciał mieć takiego zawodnika na tej pozycji. No oczywiście chcieliby mieć od pierwszych meczy, ale jak wiemy, nie jest to możliwe. Nie będziemy tutaj całej tej historii przytaczać, o co chodzi, jak nie, to wiecie, o pieniążki jak zwykle. Po prostu Dominik Kubera prawnie nie może pojechać w pierwszych trzech meczach. Posiłki nadchodzą z Rosji, który to najprawdopodobniej pojedzie Mark Carrion. Ten zawodnik z kolei jest bardzo propsowany przez samego Grigoria Łagutę. I nawet sobie z Rafałem chwilę wcześniej rozmawiałem i pierwsze pytanie poleci do Rafała, w sumie tak, bo był Krzysiek, do Rafała. Czy ten Mark Carrion, kurczę, Rosjanin, wiesz, że czasami ci młodzi Rosjanie potrafią wystrzelić no tak z armaty, że tak jak Andreas Joso swojego czasu do Polski mówi, weźcie tego Sajfudinowa, bo zobaczycie, to jest chłopak, kurczę, który zrobi różnicę. Gdyby tak miało być, to on już miał czas na pokazanie się w Ostrowie, a jak dobrze wiemy, żadnego biegu tam nie pojechał. Kropka. No, ale to teraz powiedziałeś to na zasadzie, wiesz, takie kurczę, jakby nie na tym kanale, no. Nie pojechał, to się nie sprawdzi. Poczekaj, teraz już powiedziałeś, postawiłeś kropkę, teraz jest moje zdanie. Teraz chcę ci tylko powiedzieć, że skoro nie dostał żadnej szansy, to również nie możemy go oceniać, że nie, bo nie. No bo nie, wiemy, jak pojechał. Krzysiu, teraz za to oddamy jej głos, proszę Krzysia. Proszę. Tutaj. Tak. Dobrze, ja się trochę więcej porozwadzę nad tym tematem. W Ostrowie był swojego czasu Mark, ale tam odniósł kontuzję, która uniemożliwiała mi trochę te występy. W zeszłym roku do Polski w ogóle nie przyjechał. Ja tam na niego liczę. Mark jest w takim trio z Władywostoku, na które się składa Paweł Łaguta, Mark Carrion właśnie i Witalij Kotlar, który ma kontrakt w Krośnie. To trio liderowało zespołowi Wostok-Władywostok w tym sezonie. Wszyscy mieli średnią powyżej 2 punktów na bieg.
wywalczyli drużynowe mistrzostwo Rosji juniorów dla Wodwostoku. W komplecie cała trójka stanęła na podium mistrzostw Rosji juniorów, także są to młodzi, obiecujący zawodnicy, którzy mogą w przyszłości stanowić o sile światowego speedwaya, także liczę na to, że Mark jakieś tam punkty przywiezie. Na pewno nie zastąpi w pełni Dominika, bo to o tym na razie nie ma mowy, no nie jest Mark wicemistrzem świata juniorów mimo wszystko. No ale liczę, że coś tam przywiezie. Jakieś dodatki ma, potencjał ma, wie jak się jeździ, wie jak ścigać się. Także coś tam powinien ukulać. Auć, Rafał. Nie, w porządku. Ja po prostu chodzi mi o to, że to jest, no jakby nie patrzeć, trochę kot w worku. No, też ciężko przekładać 1-1 wyniki w Rosji do wyników w Polsce. Gdybyśmy jeszcze mówili, powiedzmy, o tej pierwszej lidze, tak? No to jeszcze jakoś, bo poziom pierwszej lidze jest jakby troszeczkę niższy. Natomiast to jest Ekstraliga. No i tutaj tak łatwo po prostu nie będzie, no bo boję się, że Mark Karion będzie zawodnikiem po prostu, bo nikt inny nie może w tym momencie pojechać. A tak może się wydarzyć. Ja oczywiście go nie deprecjonuję i go nie skreślam, bo z natury tak nie robię. Każdy ma prawo pokazać swoje umiejętności i dostać szansę. Natomiast dla mnie ten facet w Polsce jest zagadką. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. No widzisz, Rafał, właśnie tego mnie zabiłeś tą twoją odpowiedzią, bo ja liczyłem, że właśnie tak powiesz coś jak teraz, że masz szansę, że coś tam, a ty zabiłeś to w trzech słowach i mówię, o kurczę, jak ja mam z tego wybrnąć, wiesz o co chodzi? Mówię, ale fajnie, nie no, faktycznie, no w polskiej lidze jeszcze nie wiem, tutaj ładnie Krzysiek bardzo dobrze również tutaj zaznaczył, że to trio właśnie tych zawodników. No pewnie nie będzie to, chociaż no nie będzie. No nie mogę powiedzieć, że nie będzie, bo jest tak młody, że on jeszcze może być drugim Emilem Sajfudinowym, a może jeszcze lepszym zawodnikiem tak naprawdę, tego nie wiemy. Ale w momencie, gdy Dominik Kubera nie może jechać, gdzie już wszystko było rozstrzygnięte, jeżeli chodzi o transfer, żeby kogoś, nie wiem, jakiegoś znanego zawodnika jeszcze próbować tu ściągnąć, no to na moje to jest dobry kierunek. To jest dobry kierunek. Skoro Grisza poleca również tego zawodnika, no to nie polecałby im chłopaka, którego nie widział, z którym może się nie ścigał, może, wiesz, bliżej się zna, bo Rosjanie to wiecie, no taki no, naród, że się bardziej bratersko trzymamy niż my na przykład. Ale no tak to już bywa. No właśnie, ale teraz przejdźmy sobie do Dominika. Grisza nawet nie tyle go poleca, co nawet zapewnia mu sprzęt. Także się zobowiązał Grisza, że własne motory postawi Markowi. Także liczą na dobre występy. Tak. Żebyście mnie zrozumieli, nie chodzi mi o to, że Mark tam zaraz będzie dwucyfrówki przywoził, ale no co jakieś punkciki powinien, mam nadzieję, uskrobać. Aczkolwiek łatwo nie będzie miał, gdyż jak zauważyliście, pierwsze trzy kolejki bardzo, bardzo trudne spotkania. No i umówmy się, na głęboką wodę go rzucili. To nie jest druga liga, to nie jest pierwsza liga. Tu masz od razu walka i to, wiesz, od razu wchodzisz, jedziesz. Nie ma tak, że będziesz stopniowo wpuszczany do drużyny. Jak już mecz jest rozstrzygnięty, to masz. Nie, jedź, nie. Ty tu masz walczyć od początku i dlatego to, co zauważyłeś, sprzęt Griszy Łaguty może się przydać jak najbardziej. Ale a propos samej tej sytuacji Dominika Kubery nie będziemy tutaj omawiać, bo nie powinno się to po prostu wydarzyć na moje i nie chcę osądzać, czyja to jest wina, czy klub z Lublina nie dopilnował, czy Dominik inaczej umawiał się z klubem z Leszta. Nie będę tego tutaj rozstrzygał, po prostu wiemy, że na dzień dzisiejszy Dominik nie pojedzie w tych trzech pierwszych meczach, chyba że chcecie wy coś powiedzieć na ten temat. Znaczy powiedziałeś na początku, że zawodnik drogi, właśnie przez to, że nie pojedzie w trzech pierwszych kolejkach, trochę tańszy, tak? Trochę Lublin jednak na nim zaoszczędził tak, w ten sposób. Tak, w ten sposób na nim zaoszczędził, bo jeszcze byłby droższy. To można powiedzieć, że to jest takie zwycięstwo, ale raczej takie pyrrusowe zwycięstwo, no bo jednak mają trzy bardzo trudne mecze, bo to będzie Włókniarz, Sparta u siebie i Gorzów na wyjeździe. No i może się okazać, że brak Dominika w tych trzech meczach może być kluczowy, bo no jednak no sami doskonale zdajemy sobie sprawę, że jednak Dominik ma trochę, znacznie wyższe notowania niż Mark Karion, a i Włókniarz, i Sparta, i Stal to są bezpośredni rywale Motoru Lublin do playoffów, więc no te mecze mogą być bardzo istotne w ogólnym kontekście, w kontekście całego sezonu. No właśnie. Dokładnie, właśnie tych punktów z tych spotkań może zabraknąć, nie? Ewentualne staty tutaj to wszyscy będą sobie pluli w brodę, więc może jednak trzeba było tam Unii Leszno trochę zapłacić, żeby mieć te playoffy, tak? To teraz was... Bo gdyby się okazało, okay, że te mecze będą powiedzmy z Falubazem, z GKM-em i z Apatorem Toruń, to jeszcze może by nie była ta strata aż tak bolesna, natomiast no tutaj no bardzo, bardzo niefartowne. Dwa mecze u siebie z trudnymi rywalami no nie mogą zanotować po prostu wpadki. Dokładnie. A z Włókniarzem u siebie przegrali w zeszłym roku. Okej. Okay. To ja pójdę troszeczkę z marzeniami do przodu.
I no oczywiście tak jak tylko dokończę wasze słowo, że może to się im odbić czkawką, że no, niby przyoszczędzili pieniążki, ale w Lublinie wiadomo, tam playoff, ten sezon to już musi być playoff, bo no kurczę, ostatni sezon tak naprawdę, no nie wiem jak to nawet nazwać, no jak oni się nie znaleźli w tym playoffie, to oni chyba do dzisiaj sami nie wiedzą tak naprawdę, bo mieli wszystko na swojej tacy przed trzema ostatnimi meczami i no ich nie było tak naprawdę. Tak więc, a co wy powiecie, jak w tych trzech pierwszych meczach, ja wiem, to jest wróżenie z fusów, ale Markarion odpali. Czy automatu w czwartym meczu pojedzie Dominik Kubera? I mówię, nie odpali, mówię, zrobi 3 punkty w meczu, tylko odpali i będzie robił po 8. I? No, a to jest dobre pytanie. Dużo będzie zależało od postawy polskich seniorów, bo może się okazać, że Dominik Kubera wskoczy za któregoś z nich w przypadku słabszej postawy na torze. Rafał, i teraz odkupiłeś swoje winy za tamtą odpowiedź, bo tutaj jestem usatysfakcjonowany w pełni, że od razu znalazłeś możliwość, że Dominik Kubera wcale nie musi być na pozycji U24, a może równie dobrze zastąpić na przykład Krzysia Buczkowskiego, czy nawet samego Jarka Hampela, chociaż tutaj to już teraz wyskoczyłem za wysoko. A ty, Krzysiu? No tak samo uważam. Może wskoczyć nawet, nie musi bezpośrednio zastępować Buczkowskiego, może wskoczyć po prostu Kubera pod ósemkę i tam może mieć trener Kuciapa po prostu większe możliwości manewru taktycznego. Czy to dobrze? Ci zawodnicy spod ósemki raz czasami się sprawdzali, czasami był problem właśnie co z nimi zrobić, ale no jakieś rozwiązanie taktyczne tutaj na pewno jest. Ta ósemka może być trudna dla Kubery, bo wiesz, bo no, nie dostajesz możliwości startów w drugim, znaczy w trzecim wyścigu, tak? No to musisz poczekać, to 5, 6, 7, 8 wyścigów w zależności od tego, jak układa się mecz, wtedy ewentualnie jak wszystko jest dobrze albo jak trzeba ratować wynik, no to dostajesz szansę. A to nie zawsze jest takie proste, no chyba tylko Robert Lambert wiedział, że jest pod ósemką i w trzecim wyścigu jedzie za kogoś, nie? No to chyba była tylko jedyna taka sytuacja, tak, jeżeli chodzi o zawodnika rezerwowego. No tutaj to jest troszeczkę niekorzystna sytuacja dla samego Dominika i nie wiem, czy on mógłby chcieć czegoś takiego. Mógłby być na przykład w odwrotnej sytuacji, że Mark Karion wchodzi na ósemkę, a Kubera jest w regularnym składzie, wtedy Kariona sobie puszczamy, żeby go po prostu rozjeździć. To ja powiem tylko, dokończę, już zamykam ten temat, że chcieć to on może sobie dużo, ale jeżeli Karion by pojechał na 8 punktów, to uwierz mi, Dominik, jeżeli by go tak wrzucili od razu, nie, dobra, ty jechałeś tu w trzech meczach, zrobiłeś, nie wiem, powiedzmy 20 punktów, nie, z powrotem Dominik wskakuje, a ty tam będziesz na ósemkę, no byłoby to bardzo duże ryzyko i nie do końca chyba fair co do samego Marka. No ale to sobie teraz gdybamy, a jak będzie to tor wszystko zweryfikuje. Ocenki, moi kochani. Krzysiu. Dam mimo wszystko 4 minus, a to za ten brak Kubery w pierwszych trzech spotkaniach. Tak to bym dał pewną czwóreczkę. Rafałku? No, ja dam czwóreczkę, po prostu, bo myślę, że pomimo tego, że Kubery nie będzie, to jednak w następnych meczach będzie robił swoją robotę. Jeszcze a propos Marka Kariona, no to też musimy się zastanowić, jaki pomysł na Marka mają włodarze klubu, bo z tego co czytałem, on raczej będzie jeździł jako gość w drugiej lidze. Mm-hmm, no i zobaczymy, czy za wszelką cenę będą chcieli Marka wypuścić, dać mu szansę po prostu jazdy, czy może jednak przy dobrych jego wynikach będą chcieli go zostawić. No to już trzeba będzie po prostu... Na to pytanie będziemy mogli odpowiedzieć po pierwszych trzech meczach motorów w sezonie 2021. A ja dam 4+. Tak, dam 4+. A co? Oczywiście wiem, że Dominika nie będzie na początku, tak? Ale jeżeli mam ocenić całą tą formację, bo w składzie jest, został kupiony, do tego ten Mark Karion pewnie to jest... Nic dzisiaj tak naprawdę więcej na temat tego zawodnika w Ekstralidze, czy się odnajdzie, nie możemy powiedzieć. Ale bardzo fajnie to zestawienie w tej chwili wygląda, więc ja tą ocenkę daję 4+, bo mogło to wyglądać znacznie gorzej. Tak więc... No i teraz... Ale całe szczęście nie będziemy wszystkich, chyba że Krzysiu nas tutaj zaskoczy. Zaraz przechodzimy do Krzysia ulubionej formacji, a mianowicie juniorzy. No i oczywiście może od razu oddamy Krzysiowi głos, zostawimy mu i niech opowie całą formację i będzie po zabawie tak naprawdę. Krzysiu, jak tam 250? Ktoś się wyróżnia z tych zawodników? No, złośliwy trochę jesteś, ale dobra, odpowiem ci. Wiesz co, na 250 właśnie mało było tych Lublinian. Trochę jeździł Kacper Gosik, trochę jeździł Jan Rechubik, ale bez jakichś specjalnych sukcesów. No czytałem, że Jan Rechubik jest utalentowany, 16 lat skończył. No mimo wszystko nie jest to zawodnik, który będzie mógł wykryć duet Cierniak-Lampard, tak?
Wiadomo, nikt żaden z tych chłopaków nie może tego duetu wygryźć. Dużo mają tych swoich zawodników Lublinianie w składzie, ale z tego, co udało mi się znaleźć w zeszłym roku, z tych rodowitych wychowanków, tylko Firmuga, Śledź, Rachubik i Szpytma jeździli w zawodach, czy to drużyny przez Polski Juniorów, czy Ligi Juniorów, czy Nice Cup, więc reszta chyba będzie kończyła kariery. No ale Lampartowi i Cierniakowi na pewno nie zagrożą. Mhm. Dziękuję, Krzyś, ale uwierz mi, naprawdę nie jestem złośliwy, bo ta wiedza twoja, że aż tak się interesujesz tym naszym kochanym Speedwayem, jest influencerska, to bym powiedział. Wujek Google i ciocia Wikipedia. Ale to jest nieistotne, ale tracisz swój czas, nawet nie tracisz, bo to jest twoje hobby, można powiedzieć, że jest twoją pasją i szukanie tych diamencików, pełen szacun. I naprawdę żadna szydera z mojej strony, Krzysiu, żebyś nie myślał, jest. Ja dlatego lubię sobie posłuchać, tym bardziej jak te nazwiska młode tam gdzieś wyłapujesz, w szczególności ci nasi zbyt goście chłopcy, także jak najbardziej mnie to kręci. Ale teraz już, tak? Ale mówisz Krzysiek, ciocia Wikipedia, ale sam w poprzednim odcinku powiedziałeś, że ją tworzyłeś, więc... A, no tak, tak, było no. Tak. Krzysiu, nie, naprawdę propsy wielkie, to już trzeba naprawdę uwielbiać ten nasz kochany sport. Sprawia mi przyjemność szukania informacji o zawodnikach, o których nic nie wiadomo. Tak, właśnie podpowiedź. No i właśnie. Mogę nie wiedzieć, kto był który w Grand Prix, ale lubię poszukać czegoś o nieznanych nazwiskach. Ty od tej właśnie najgłębszej strony podchodzisz do tego, bo najprościej jest nam powiedzieć o Tomku Golobie, czy nazwiskach, gdzie każdy może coś powiedzieć. A gorzej jest znaleźć właśnie takiego fachowca jak ty, ale ci propsuje cukier, tam później wyślesz, nie? Tak, też za to. Tak, buteleczkę rumu Krzysiu musiał tam przesłać, ale już przechodzimy, bo Rafał też buteleczkę jak najbardziej. Rafałku, powiedz mi, Mateusz Cierniak, tak? No to był kąsek pierwszoligowy, które chyba każda drużyna ekstraligowa by chciała mieć tego zawodnika na tej pozycji juniorskiej. O średniej pierwszoligowej nie będę mówił, ale on tam się wyróżniał. No był tam bezkonkurencyjnie najlepszym juniorem i nie tylko juniorem, bo pokonywał nie tylko juniorów. Właśnie, no czy to jest twoim zdaniem Viktor Lampard mimo wszystko po słabszym sezonie, nie takim jak od niego oczekiwaliśmy, jakie były oczekiwania według Viktora Lamparda i Viktora Trofimowa? Czy Viktor Lampard i Mateusz Cierniak będą najsilniejszą parą PGE Ekstraligi? Rafał. Widzę jeszcze jedną parę równie silną, bądź może minimalnie silniejszą, więc jeżeli nie, to na pewno są w top 2. Czy twoim zdaniem, Rafał, jeszcze cię tutaj dopytam, Mateusz Cierniak zrobi show w Ekstralidze? Tym bardziej bardzo... chcę ci pomóc, że właśnie jest mniej tych juniorów, tych, którzy pokończyli ten wiek. Bardzo, ale to bardzo bym tego chciał, bo oglądanie Mateusza Cierniaka w zeszłym roku w Tarnowie sprawiało mi mega przyjemność, jest to naprawdę wielki talent. Bardzo młody chłopak, 2002 rocznik dopiero, więc już będzie miał okazję być chyba jednak czołową postacią tej pary juniorskiej, bo co byśmy dobrego nie powiedzieli o Viktorze Lamparcie, no to jednak troszeczkę obniżył luty z niewiadomych przyczyn. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać póki co. Paradoksalnie, pomimo tego, że w pierwszej lidze startował Cierniak, a nie w ekstralidze, moim zdaniem Cierniak wygląda na pewniejszego zawodnika. No właśnie, i to jest ciekawy tutaj wątek Rafał poruszył. Czy twoim zdaniem, Krzysiu, również to Mateusz Cierniak może być liderem tej formacji? Viktor Lampard miał wyraźnie słabszy ostatni sezon. No, pozostaje pytanie, czy to jest zawodnik zaprogramowany na sukces, czy on naprawdę wierzy i ma ambicje w to. No, Mateusz Cierniak wydaje się od początku bardzo dobrze prowadzony najpierw przez swojego ojca. Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie po zmianie klubu w Lublinie. No, czy para na pewno bardzo wyrównana. Na pewno teraz się nie określę na pewno, który będzie lepszy, czy Lampard, czy Cierniak. To wyjdzie w praniu. Tak wspomniał Rafał, jedna z czołowych par juniorskich Ekstraligi, ale bądźmy szczerzy też dlatego, że trochę jest posucha wśród tych juniorów generalnie. No oni na tle pozostałych wyglądają dobrze. No pytanie, czy to się przełoży na punkty też w starciu z seniorami innych drużyn. No właśnie, tutaj poruszyłeś też fajny wątek, Krzysiu, i Rafała dopytam. Czy nie uważasz, bo Viktor Lampard pokazał w zeszłym sezonie taki pazur i taką złość trochę, nie uważasz, że na swoich śmieciach Mateusz Cierniak, jeżeli okazałby się lepszy, mogłoby to negatywnie wpłynąć na Wiktora, że jednak stracił tą pozycję lidera w drużynie? Zaraz Krzysia też o to samo zapytam. Mówisz o pazurze, jeśli
przypominam sobie poprzedni sezon, to chyba właśnie Victor Lampard był sprawcą upadku swojego kolegi w jednym z ostatnich meczów, tak? Tak, nie właśnie pamiętam, o tym to, mówię. Nie pamiętam, o kogo wjechał, ale tam mu się zagotowało pod kopułką. Zagotował się, tak. Mhm. No, nie wiadomo, no to jest właśnie to, co powiedział Krzysiek. Nie wiemy, czy ten chłopak jest zaprogramowany na sukces i czy ma na tyle spokojną głowę, żeby niektóre sytuacje sobie po prostu dobrze poukładać. Widzimy, że czasami potrafi stracić panowanie nad sobą, można tak to określić. Nie wiem, czy to wpłynie na niego pozytywnie, czy negatywnie. Oby wpłynęło pozytywnie, bo jeżeli jeden drugiego będzie nakręcał, to jeden drugiemu będzie chciał udowodnić, że jest lepszy. Pod warunkiem, znaczy to będzie dobre pod warunkiem, że nie odbije się to na jakichś relacjach, ewentualnie na jakichś dziwnych zachowaniach w parkingu, czy na torze. Ja powiem szczerze, troszeczkę właśnie się obawiam, ale tak właśnie jak patrzę na Wiktora, właśnie może przez to, że ten cały sezon nie był po prostu... Ta na koniec już wyszła z niego frustracja, prawda? Może jednak się tutaj mylę i się okaże, że będą jak bracia się dogadywać i będzie wszystko świetnie. Tego nie wiemy, ale taki znak zapytania właśnie tutaj bym stawiał. Czy ty, Krzysiu, chcesz się odnieść do tego? Myślę, że Rafał wszystko powiedział. Znaczy, to powinna być zdrowa rywalizacja mimo wszystko dwóch zbliżonych potencjalnych zawodników, tylko siebie powinni pozytywnie nakręcać. Po trzy biegi każdy dostanie. Jak będą jechali dobrze, może wskoczą z jakiegoś seniora, a może nie. No są cały czas rozwojowi, no muszą przede wszystkim myśleć o tym, żeby samemu się rozwijać, a nie zrzucać winę na innych. No i pięknie. No, tak jak powiedziałeś, tutaj jeszcze są te możliwości taktyczne, bo mówiliśmy U24, tak? O, tyle tych juniorów jest, nie wiem kto będzie tym trzecim nawet, czy kto tam tak naprawdę na tych treningach najlepiej będzie wypadł, żeby być tym trzecim, no bo też ktoś ten trzeci musi być, bo wiemy, że żużel jest kontuzjogennym sportem, no i różne rzeczy w praniu później wychodzą na torze. No i kurczę, no bardzo ciekawa formacja, dlatego proszę, już nie mogę doczekać waszych ocen tak naprawdę, tak jak Rafał, zacznę od Krzyśka zacznę, bo Rafał już delikatnie powiedział, że to dwie najsilniejsze są takie ekipy z takimi juniorami, także pewnie jego nota będzie wysoka. Jaka będzie Krzyśka? To będzie czwóreczka. Czwóreczka, bo na poziomie, na perspektywie, w porównaniu z innymi juniorami innych klubów Ekstraligi wygląda to dobrze, aczkolwiek nadal mogą być lepiej. Nie wiadomo, czy Cierniak się odnajdzie od razu po zmianie klubu na inny. Okej, dobrze. A ty, Rafale? Ja dam czwóreczkę, ale z maluteńkim plusem, z takim maciupeńkim, ze względu na to, że nie do końca zgadzając się z tym, co powiedział Krzysiek, ja bardzo liczę na to, że Cierniak się odnajdzie i że to będzie naprawdę bardzo fajny jeździec na Ekstraligę. No to ja was zdziwię, bo ja dam 5 minus. Tak, dam 5 minus z uwagi na to, że cały czas podkreślam, że bardzo dużo dobrych juniorów przeszło w wiek seniorski i w Ekstralidze jest delikatna posucha na tej formacji, a jeżeli mówimy już o zawodnikach, którzy pokazali się z bardzo dobrej strony na torze, może niekoniecznie Mateusz Cierniak, bo w Ekstralidze jeszcze nie, ale naprawdę widać, że ten chłopak papiery na to ma, to skoro poradził sobie w pierwszej lidze, to teraz w osłabionej Ekstralidze na tej pozycji powinien sobie spokojnie poradzić, czego mu bardzo życzę. A Victor Lampard, talent jest, udowodnił to. Zeszły sezon do zapomnienia, oby wyciągnął wnioski i naprawdę może to być jedna z najlepszych par Ekstraligi, a myślę, że nawet taką będzie, dlatego daję 5 minus. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Właśnie, teraz nie wiem jak tutaj ocenić, kto będzie tym trenerem, bo wiem, że młodzież prowadzi trener Kuciapa, prawda? On tam się zajmuje, bo nawet czytałem troszeczkę o tym. To czy cały czas pan Ziółkowski będzie? Bo on co rok mówi, że go nie będzie jednak. Że on już ma dosyć, te stres go wykańcza. Także nie wiem jak tutaj to ocenić. Jako duet ich chyba o nich trzeba powiedzieć. Czy waszym zdaniem... To może w ten sposób zapytam, Krzysiu, ciebie. Pan Ziółkowski, jak wiemy, ogólnie nigdy przy żużlu nie był, tak? W sensie takim, nie wiem, nie był nigdy mechanikiem, żużlowcem, jak on to sam niejednokrotnie powtarza. Czy ty uważasz, że taka osoba ma szansę odnieść sukces w Speedwayu? Powiem tak, znaczy Jacek Ziółkowski z jednej strony jest już długo w klubie w Lublinie, z drugiej było jednak ze strony kibiców dużo zastrzeżeń co do taktycznego sposobu prowadzenia przez niego meczu, tak? Często zarzucano, że a to pary, że dopiero, a to rezerwy są niejakie, nie takie jak trzeba i tak dalej, i tak dalej. Można się z tym zgodzić, można się nie zgodzić, w każdym razie zastrzeżenia jakieś były, więc może dlatego teraz
jako chyba głównego trenera wybrano Macieja Kuciapa, Jacek Żółkowski ma mu pomagać. Nie wiem do końca, jak to ma wyglądać. Trudno mi też ocenić, czy Maciej Kuciapa będzie to lepiej prowadził. Dla mnie to jest trochę, ten duet trochę niewiadomy. Okej, okay. A Krzysiu, troszeczkę mi uciekłeś od pytania, to może tak jednym zdaniem. Czy ty w ogóle jesteś właśnie za ludźmi, którzy nie do końca, no nie chcę brzydko mówić, liznęli ten sport, tylko na przykład, o, my teraz, albo ty, nagle dostajesz drużynę do prowadzenia. Czyli nigdy tak naprawdę, no, żaden z nas nie miał kontaktu, nie wiem, z torem żużlowym, dokładnie nie wie, jak to przygotować, te sprawy. Czy ty jesteś za takim czymś? Myślę, że to się może sprawdzić. Trzeba pamiętać, że trzeba mieć, żeby być takim trenerem drużyny, trzeba licencję. Mieć... Tak, dokładnie, licencję. Jakieś szkolenie się przechodzi. W zasadzie no, nie musimy podpowiadać żużlowcom, jakie mają przełożenia, zębatki i tak dalej. To, co zależy od takiego menedżera, jest, żeby dobrze taktycznie prowadzić spotkanie i dobrze motywować zawodników. No, żeby to robić, nie trzeba być byłym żużlowcem. Dziękuję. A teraz Krzysiu, a teraz Rafał, podobne pytanie do ciebie, z tym, że może dodam tylko to, że na pewno jeżeli nie masz znanego nazwiska, nie wiem, czytaj Marek Cieślak, to delikatnie masz ciężej. Tak jak Krzysiu wspomniałeś, wiesz, każdą decyzję to mówią, nie no, co on się zna, nigdy na żużlu nie... No wiesz o co, wiecie o co chodzi. Rafał, a czy ty również dałbyś spokojnie szansę takim ludziom również pracować? Kiedyś jeden z trenerów piłkarskich powiedział bardzo ładnie, pamiętam już nazwiska tego pana, ale powiedział, że nie trzeba być koniem, żeby być dobrym jeźdźcem. Więc to jest takie troszeczkę bardzo... No tak, to jest bardzo budujące. To jest bardzo, bardzo budujące. No i historia zna przypadki facetów, którzy... Aha, trochę czytam. Historia zna przypadki menadżerów, którzy nigdy nie mieli do czynienia z żużlem. Bo nie przypominam sobie, żeby Sławek Kryją był żużlowcem w przeszłości. Nie przypominam sobie, żeby... Czernicki, tak. Tak, że albo żeby Jacek Frączek był żużlowcem wcześniej. Tak samo Jarek Dymek też nie był żużlowcem wcześniej. No ten przykład to akurat mi się nie spodobał. Chodzi mi o to, że istnieją w historii przypadki osób, które przyszły do żużla ze środowiska totalnie innego. Tylko o tym mówię, ja już nie oceniam ich umiejętności, tego, czy sobie poradzili, czy nie. Tak, no właśnie o to mi chodzi. Nie, dobrze, Rafał, ja wiem, że byli, i pewnie będą, tylko jak ty akurat ze swojej strony do tego podchodzisz. Nie mam z tym żadnego problemu. Nie mam z tym jest żadnego coraz problemu. Więcej takich teraz, tak naprawdę, mówisz, wiesz, Michał Finfa, Jarek Dymek, tak, te nazwiska się pojawiają często, tak, jest no, coraz większe. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, no ja też jestem mimo wszystko za tym, że przecież może być pierw asystentem, prawda, no nie musi, gdzieś się musi te szlify, to tak jak jest w piłce nożnej, Rafał trochę porównał, że no pierw tam jest ktoś asystentem jakiegoś trenera i uczy się tego wszystkiego. Żużel to jest oczywiście taki sport, że no mimo wszystko na koniec to niektórzy mówią, że trener jest od wypisywania programu, tak, a że zawodnik wyjeżdża, no albo on przywiezie, albo nie, no już tam nic więcej trener nie wymyśli. Chociaż na pewno taka wiedza... jak ten tor przygotować, taka wiesz, szacunek u zawodnika większy, że jednak o, no taki Marek Cieślak, no to wiesz, no to jednak i kadra, i nie kadra, nie, wiecie, no jakiś tam respekt większy wzbudza, ale... Ale jeszcze jedna rzecz, czy zadałeś takie fajne pytanie do Krzyśka, czy gdyby któryś z nas miał pójść poprowadzić drużynę, czy to by było wszystko okej? Okay? No, dla nas może tak, ale podejrzewam, że jest jeden użytkownik, który komentuje nam, który komentuje nam film i on by tego chyba nie przeżył. Ale ubaw byłby po pachy. Ubaw byłby po pachy, tak. Dokładnie. Trenera i menadżera nie oceniamy. Tak więc, moi kochani, no plusy i minusy. Zaczniemy w takim razie od Krzyśka. Krzysiu, twoje plusy i minusy koziołków z Lublina. Tylko nie mów o kabarecie ani mru. Nie. Plusy, no to mogę powiedzieć, dwa kewlary, jeden domowy, drugi wyjazdowy, tak? Zupełna nowość, to jest taki plus. Tak. No nie, a poważnie? Tak poważnie, no opora obcokrajowców jest okej, okay. Seniorzy krajowi są też okej, okay. U24, jak już będzie Kubera, to będzie dobrze, no i młodzieżowcy są okej. Okay. A minusy są takie, że to wszystko jest okej, po prostu, tak? Nic nie jest tak jakby ponadto, tak? Właśnie porównując do innych drużyn, z którymi Motor będzie walczył o playoffy, to jedne drużyny mają lepszych seniorów, jedne mają lepszych obcokrajowców, jedne mają lepszych juniorów i tak w zasadzie niczym się tak super nie wybija Motor. Szkoda, niewykluczone, że to wszystko się zgra, zazębi i będzie fajny wynik. Dziękuję. Rafale? Ja muszę się też również zgodzić z Krzysztofem, że cały skład wygląda na papierze naprawdę fajnie, ale fajnie. W sensie nie ma tam żadnej armaty, rakiety, która mogłaby być takim game changerem. To jest bardzo dobry i solidny zespół. Moim zdaniem spokojnie na playoffy. Oni spokojnie są w stanie wejść do playoffów po ściągnięciu Cierniaka i są w stanie zapełnić właśnie tą, powiedzmy, dziurę po Wiktorze Trofimowie, który skończył wiek juniora, jak dobrze wiemy.
No i chyba ich w ogóle taka, powiedzmy, stabilność finansowa, no bo mówiło się o bardzo fajnym wsparciu z miasta, nie chcę rzucać sumy, żeby nie przestrzelić. To może być bardzo ciekawą rzeczą. Natomiast jeżeli chodzi o 7, minusy, nie, 5 milionów, nie, tak, 3,5, 12. Pamiętam, ktoś mi pisał, co ty... Nie, wiesz, jak tam nie, kiedyś. Jeśli chodzi o minusy, no to największym dla mnie jest brak Dominika Kubery w pierwszych 3 meczach, które mogą zaważyć na całym sezonie. A Motor Lublin już pokazał, że 3 mecze to jest na tyle dużo, że można już trzymając w garści playoffy jednak je wypuścić. Więc to może być bardzo, bardzo trudna sytuacja. A ja wam powiem, że kurczę, jakoś liczę po cichu na ten Motor. Zaraz będzie wesoło, jak pokażemy nasze przewidywania, bo właśnie no, ostatnio w tych pierwszych 2 drużynach, które omawialiśmy, tak naprawdę się zgadzaliśmy. A tutaj chyba delikatnie będziemy mieli o czym podyskutować za chwilę. Moim zdaniem faktycznie zgodziłbym się z wami, że oczy wow, kopara nie opadła, ale z drugiej strony pamiętam sam transfer Dominika Kubery, to delikatnie koparki jednak poszły w dół, nie? Że o kurczę, wyciągnęli z Leszna tego chłopaka, no to szacun. Potem ten transfer Krzysia Buczkowskiego tak troszeczkę, no może nie to, że z niesmakiem, ale dziwny ruch. Mikkelsen, Grigori, Łaguta udowodnili, że spokojnie. Hampel też w tym Lublinie dobrze. Kurczę, to ja mimo wszystko widzę, i plus ten Mateusz Cierniak na moje, to był ruch kapitalny i to był ruch, i ten chłopak może zaważyć na tym, że Koziołki w końcu pojadą w playoffach, dlatego w tym momencie ja pokażę wam przewidywania nasze i za chwilę sobie dalej porozmawiamy o tym. Już a więc tak, Kacper Maksic, 5. miejsce, Mikołaj Skorpion, 4. miejsce, Łukasz Czarny Sport, 6. miejsce, Rafał Żużlowy Degustator, 4. miejsce, Mati Mohikanin, 5. miejsce, Krzysiek Tygodnik Żużlowy, 5. miejsce i ja dałem 4. miejsce. Także jak widzicie, no nasze zdania podzielone, ja, Mikołaj i Rafał jednak w playoffach widzimy, Krzysiu natomiast z Matim i z Kacperem jednak tuż poza playoffami, no i Łukasz na dalekim 6. miejscu. Rafale, czy masz może Matiego tutaj? Oczywiście, już otworzyłem. Mhm. Dobrze, więc czytam uzasadnienie 5. miejsca Matiego. Mati pisze, daję 5. miejsce drużynie Motoru, ponieważ stawiam z pozycji czarnego konia. Zresztą tak samo obstawiałem w zeszłym roku, bo ich skład jest obiecujący. Na pierwszy ogień Łaguta, lider zespołu oraz najrówniej jeżdżący z całej paczki. Następnie Mikkelsen, któremu czasem nie wychodziło wszystko do końca, lecz to o wiele stabilniejszy zawodnik niż Hampel, przeplatający dobre występy kiepskimi, ale jest to marka sama w sobie, w przeciwieństwie do Buczkowskiego, który miał sezon katastrofalny. Z dużych liter było to napisane. I jest to dla niego ostatni dzwonek, jeśli chodzi o byt w Ekstralidze. Być może nowe bodźce pomogą, lecz musi bardzo szybko się podnieść, ponieważ młode wilki czekają na swoją okazję, lecz to nie zagrożenie ze strony Kubery mającego przed sobą dziewiczy sezon wśród seniorów, lecz myślę, że tej klasy zawodnik poradzi sobie z zadaniem, a ze strony duetu juniorskiego Lampard-Cierniak, którzy przy niedyspozycji Buczka będą go mogli zastępować. Lecz sam Lampard ma sporo do udowodnienia po słabym jak na jego sezonie, zaś Cierniak, bardzo łakomy kąsek w okresie transferowym, będzie debiutantem wśród najlepszych, a z uwagi na jego dobrą dyspozycję w pierwszej lidze, oczekiwania w stosunku co do niego są niemałe. Ty, bo trzeba mi to wysłać wcześniej, ja bym tylko to powiedział i kończymy odcinek, człowieku, no przecież tak to fajnie streścił, dzięki Mati, dzięki Rafał. No to co, Mati skoro dał 5. miejsce, to teraz zrobimy na przemian twoje uzasadnienie, jednak playoffik widzisz. Tak, widzę playoffik, ponieważ no komu jak komu, ale Motor pokazał, że zasłużył. Może troszeczkę za zasługi to dałem, może troszeczkę, bo nie wierzę w jedną drużynę, którą z tych playoffów wyrzuciłem, ale o tym jeszcze opowiemy. To co powiedziałem, to jest ekipa na playoffy, nawet przy tej rywalizacji, no bo tak jak mówiliśmy sobie, będzie tych zespołów 5, które będą się bić o playoffy. Myślę, że Motor jest w stanie to zrobić i dałem tą 4 tak na zachętę i wierzę, że to się w końcu uda, bo chciałbym Motor Lublin w playoffach w końcu zobaczyć. Świetnie, dziękuję. No to teraz Krzysiu, twoja szansa na twoje 5 minut na piąteczkę.
Dałem piąteczkę, bo bardzo ich lubię. Bardzo, bardzo lubię. Tak, bardzo, ja bardzo lubię takie romantyczne historie, że od 20 paru lat klub nic nie jedzie, znaczy tam poza tam pierwszą ligą, że się nie da, że nie ma stadionu, że nie ma kibiców i tak dalej. I nagle przychodzą nowe władze i pyk, 3 lata robią Ekstraligę, robią, nagle okazuje się, że są kibice, o których mówi się na całym świecie za sprawą tych właśnie dźwigów i tak dalej. Bardzo ich lubię, dlatego nie chcę być posądzony o stronniczość, nie chcę zapeszyć, chcę się miło zaskoczyć, że oni będą wyżej niż ta piąta pozycja, a tak trochę jeszcze bardziej serio uważam, że będą głównie walczyli o te play-offy ze Spartą i z Włókniarzem. Od Sparty mają słabszych liderów, a od Włókniarza mają słabszych juniorów. I myślę, że tu może być ten diabeł pogrzebany, no plus te, obawiam się, że te 3 pierwsze spotkania też trochę mogą im ustawić sezon. Rafał, sprawdź się, ten, co tak pisze do nas, tam nie trąbi za oknem, żeby tam przeszkadzać podczas nagrania. Nie, tak już na jednym z odcinków mówiłem, mam dość specyficzny parking i jedną upośledzoną sąsiadkę, która nie pamięta o tym, że nie może postawić samochodu w taki sposób, żeby ją ktoś zostawił, a robi to notorycznie codziennie i codziennie jest ta sama akcja, także spokojnie. Aha. Spokojnie, to... To trzeba po prostu pozdrowić. Takie mamy tutaj klimaty. Klimaty mamy, dokładnie. No cóż, ja czemu dałem 4. miejsce? No w ogóle właśnie, jeszcze zanim powiem dlaczego, to chciałbym, bo malutko powiedzieliśmy o tych kibicach, to co tutaj zaznaczył Krzysiu, że oni zrobili i robią co roku na mnie piorunujące wrażenie. Pierwszy sezon pamiętam, kurczę, kto tam nie pojechał, brawa wielkie dostawał od publiczności. Kto by to nie był, jaka drużyna nie była wygwizdywana, inni kibice mogli liczyć na pomoc kibiców z Lublina, bardzo gościnnie. Nagle w zeszłym roku przecież wyciągniki, jak pokazali, no wspaniałe zdjęcia, nawet Kanał Plus z tego też transmitował, pamiętam spotkanie. No coś wspaniałego, no tak organizacyjnie to tam świetnie zaczęło. Dziękuję, no nie ma za co, dziękuję. Siema, pozdrawiamy tam. Jedyne co mogę powiedzieć to, że przepraszam, ale nie mam na to wpływu. Spokojnie, to tam będzie tak głośno, nie będzie słychać, miejmy nadzieję. Ale tak, ale właśnie dla tych kibiców chociażby, z tego serducha też, dałem to 4. miejsce, bo uważam, że drużyna jest w stanie wejść do tej 4. Przede wszystkim patrzę na silną formację juniorską, a Byki zresztą pokazały, że jak się ma silną formację juniorską, to jest się w stanie rozdawać karty w tej najlepszej lidze świata. Oczywiście ktoś zaraz napisze, no ale nie porównuj ich do Kubery i Smektały, jak byli juniorami, bo oni wymiatali. Ale nie odbierajmy tym zawodnikom tej szansy, potencjał mają. Teraz muszą to tylko udowodnić nam na torze, jeżeli chociaż... W 70% będą w tym sezonie robić to, co potrafił robić Dominik Kubera ze Smykiem, bo myślę, że spokojnie do tych playoffów właśnie ta młodzież ich tam dowiezie. No także naprawdę, no kurczę, no takim drużynom aż się chce kibicować właśnie z uwagi na tak miłą atmosferę i zawsze wszystkich miło witają, a to co ja zawsze powtarzam na tym kanale, jesteśmy żużlową rodziną, tylko Rafałowi i Krzysiowi muszę zapłacić za występy, no ale życie, no cóż mam tutaj więcej dodać, nie no żartuję, żeby nie było, bo zaraz coś to wyłapie. Tak wie co panowie, wolne wnioski, Rafale? Mam nadzieję, że będzie to ten sezon. I zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć, że Dominik Kubera będzie pierwszy sezon jako senior i to też będzie dla niego bardzo fajny sprawdzian. No to super. Krzysiu, wolne wnioski. Twoja kolej. Wolny wniosek jest taki, że zobaczymy po kwietniu, jak to wygląda. Czy będzie zacznie się nerwówka i obgryzanie paznokci, czy raczej kamień serca spadnie, jak już Kubera będzie mógł wrócić. No to ja wolne wnioski mam zawsze takie same. Byle drużyna była szczęśliwa, bez kontuzji, żeby wszystko się zgadzało w kasie, żeby no po prostu jechali na taką pozycję, na jaką sobie zasłużą. No niech to wszystko będzie w sportowej rywalizacji rozstrzygnięte na torze. Tak więc Koziołki, jak i każda inna drużyna do boju, ściskamy poślady i walczymy o jak najlepszą pozycję, żebyśmy my jako kibice mieli jak najlepsze widowisko na to, że z udziałem właśnie każdej drużyny ekstraligowej, bo o to w tym wszystkim chodzi. Moi kochani, tak więc od razu z tego miejsca zachęcam was, drodzy widzowie, piszcie wasze przemyślenia, nawet niekoniecznie same tabelki i miejsce, tylko
Właśnie jak wy oceniacie, może krótką taką, tak jak Mati przed chwilą streszczenie takie krótkie, dlaczego uzasadnienie tej pozycji, na którą dajecie drużynę, bo to fajnie się nam czyta i naprawdę wtedy widzimy, jakie opinie wy macie. Przecież po to robimy, to jest nasz kanał, razem z wami go prowadzimy i również liczymy się z waszym słowem. No niekoniecznie, wiecie, no jak z nami jedziecie, to nie jest miłe, ale przyjmujemy to na klatę. Tak więc, ale jeżeli jest słuszne, to okej, okay, ale pamiętać należy, że trzeba zachować w tym wszystkim umiar i nie czepiać się rzeczy, które nie miały miejsca. Dokładnie, z przymrużeniem oka to też można do tego podchodzić, bo nikt nie jest alfą i omegą, każdy błędy popełnia, a nie popełnia ich ten, kto nic nie robi. No! Ale teraz, moi kochani, mam nadzieję, że ten kolejny odcinek wam się podobał, to zostawcie tą łapeczkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Zachęcam was również do zasubskrybowania kanału Żużlowy Degustator popularnej Magdy Gessler i oczywiście zachęcam was do do śledzenia. Do śledzenia, tak, tego słowa mi brakuje, do śledzenia Twittera, czy Krzysia, czy Instagrama, czy Facebooka. Tak więc Krzysiu też widzicie, bardzo, bardzo sympatyczny, miły gościu, zawsze o żużelku może porozmawiać, odpowiedzieć na pytania. Tak więc ja wam za wszystko dziękuję. Jak widzicie, zbliżamy się pomału już do końca tej naszej całej serii. Zaczęliśmy od drugiej ligi, tak więc fajnie, ja też się cieszę, bo jeszcze trzeba porobić grafiki, inne rzeczy, przygotować się do tych live'ów, które będziemy mieli, czyli zapowiedzi, podsumowania i będzie pierwsza liga, tam będzie Krzysiek, to na bieżąco, oczywiście czasami wpadnie do nas do Ekstraligi pogadać, ja wpadnę do niego do pierwszej ligi, tam o naszej Polonii pogadać, prawda Krzysiu? Prawda, jak tak mówisz, że wpadniesz, to pewnie wpadniesz. Znaczy jak mnie zaprosisz, powiem w ten sposób, nie, bo to wiesz, ja nic nie narzucam, nie? Jak będę musiał, to zaproszę, nie ma. O, no jak będzie musiał, to dobrze. Jak ci gości zabraknie, to możesz dzwonić. Tak więc najważniejsze, że jest fajna atmosfera i się tutaj wszyscy śmiejemy. Ja już nie przedłużam, moi kochani, był dzisiaj z nami Rafał Żużlowy Degustator, jak zwykle nasz Rafałek jest pełen, zwarty i gotowy. Dziękuję ci, Rafał, serdecznie. Dziękuję tobie również, dziękuję tobie Krzysztofie i dziękuję nasi cudowni widzowie. Czekamy na wasze komentarze, bo ostatnio naprawdę jesteście w dobrej formie i naprawdę świetnie się to czyta. Niektóre analizy, szapoba. Tak. Róbcie to dalej. Tak, i był z nami Krzysztof, #250. Dziękuję ci Krzysiu serdecznie. Cześć, dzięki, trzymajcie się. No, tak więc do usłyszenia jeszcze raz. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.